mecz kolejnego dnia rywalizacji w Mistrzostwach Świata do lat 20. Dywizja pierwsza B, Ukraina kontra Estonia. Ukraina, zespół, który do tej pory rozegrał dwa spotkania i oba kończył zwycięstwami. Natomiast Estończycy na razie tylko asystentów. Możemy rozpoczynać. Ukraina kontra Estonia. To, co dzieje się na tafli. Teraz dopiero odpowiadają. Tam na tafli także rywalizacja i na trybunach. Na drugiej stronie, właśnie on teraz przy krążku. Marek Pocinok, dobitka, ale jednak obok bramki. Okazja dla Ukrainy, troszkę rozjechała się defensywa estońska. Był strzał, z którym sobie poradził. Inne rozegranie, ofiarnie interweniuje Sydorenko i Ukraińcy w ataku. Sydorenko, objechał tylko bramkę, ale chyba zmarnował tę szansę na gola dla Ukrainy. Połkow. I świetnie, Aganiezows. Dobra interwencja estońskiego bramkarza. Widział, że przygotowuje się do strzału Sybilewicz. W Bytomiu. Dziś jeszcze bezbramkowych 20 minut nie mieliśmy. A teraz być może też nie będziemy mieć, bo krążek znalazł się w bramce. Gwizdek arbitra był. I cieszą się Ukraińcy, wcisnęli gdzieś z bliska. Zobaczmy, jak to wyglądało. Wydawało się, że Aganiezows już ma krążek pod kontrolą. Jeszcze 30 sekund gry w tej pierwszej odsłonie. Jeszcze szansa przed Ukrainą, ale krążek tym razem. Sytuacje były, wykluczenia były, okazje również dla reprezentacji Estonii, tylko brakło krążek, a właściwie wcale go nie opanował, uciekł mu pod bandę. Teraz jednak błąd, okazja dla Estonii, gol! Sibikow! Podali na krążek, na kij krążek. Idealnie. Konseus, Stiepanow, Konseus, ładnie wygląda ta akcja, Pocinok. Kudewita. Jogi, Turowski, gol! Ładne uderzenie Turowskiego pod poprzeczkę. Estonia prowadzi 2-1. Jeszcze szansa, ależ było blisko. Podrażnieni Ukraińcy teraz przed szansą strzelają obok bramki. Jeszcze zamieszanie pod bramką. Jogi. Serdiuk. Znowu błąd bramkarza ukraińskiego. Chcą wybić krążka spod własnej bramki. Konceus. I Serdiuk. Reprezentacji Polski w tym turnieju, bo Polacy na razie, czyli wjechać w strefę ataku, ale to holowanie przeciąga na tyle, że później trudno pokonać tych dobrze ustawionych Estończyków, ale teraz dostał chyba w maskę estoński bramkarz. Przed bramkę, no tam kilka razy kijem chyba oderwał bramka. Mogą z tego skorzystać Estończycy i chyba tak się stanie, choć zaplątał się gdzieś krążek blisko bramki. Ukraina utrzymuje się w ataku. Korzylecki czeka z prawej strony na dogranie. Dachnowski, Dachnowski, gol! Dał radę Dachnowski. Wykorzystali swoją przewagę Ukraińcy i doprowadzają do remisu. W 57 minucie gry tutaj też solidnie popracował, ustępując w ostatniej chwili miejsca dla Wołkow. Jeszcze blisko ten krążek bramki, gol! Nieprawdopodobne, 32 sekundy przed końcem trzeciej tercji Estończycy tracą drugiego gola.
w osłabieniu w samej końcówce trzeciej tercji. I Ukraina się cieszy, Ukraina świętuje, Ukraina pogrąża reprezentację. Strzałem przeszkodził troszkę sędzia. Jeszcze sekunda, ale już koniec tego meczu. Ukraina świętuje, Ukraina się cieszy. Po raz trzeci hymn reprezentacji Ukrainy będzie odgrywany na bytomskim lodowisku. Ukraina zrobiła coś nieprawdopodobnego, przegrywając bardzo długo 1-2.